Hej, cześć, witajcie, ja jestem AZM i to jest kolejny odcinek z Zagrajmy w Plinking Evolved. I słuchajcie, na samym wstępie może mała informacja. W przyszłym tygodniu, to jest we wtorek, dla was to będzie ten dzień, w którym oglądacie ten film, wyjeżdżam do Chorwacji. I tak naprawdę nie będzie mi przez dwa tygodnie, nie będę za bardzo mógł odpowiadać na wiadomości. I nagrywam to tylko dlatego, żebyście mieli co oglądać. Wiem, że w ostatnim czasie nie było odcinków, natomiast tym razem tak jakby dostałem solidnie po pysku od Bloom, więc jeśli jesteście zadowoleni, że mnie słyszycie, to podziękujcie właśnie jej. No i dobrze. Naprawdę dawno nie grałem w Plague Inc., a tak naprawdę na single playerze. Dzisiaj chciałem sobie zagrać oficjalny scenariusz Ospy Prawdziwej. I tutaj też mała informacja na początek. Nie pamiętam tego typu choroby zupełnie. Jeśli w niego grałem, to jakimś starym kanale, na starym sezonie, bardzo starym, typu sezon drugi na przykład, kiedy jeszcze nie miałem oryginalnej wersji Plague Inc., więc nie mam bladego pojęcia, jak się tym gra. Na początku będziemy musieli sobie to ogarnąć. Więc jeśli chcecie to traktować jako poradnik czy cokolwiek takiego, nie róbcie tego. Dobrze, skok metaboliczny zwykle jest jednak dobry. Darwinista, wiecie co, nie. Pójdźmy sobie pod kreacjonisty lepiej. Supresja, no jest w miarę dobra. Ale może jednak pójdźmy pod akwacyt, żeby szybciej się rozprzestrzenić, czy pójdźmy pod hydrofil i zaczniemy w jakiejś Indonezji. Patostaza, no dobra, to podejrzewam, że to będzie miało rozbudowane zdolności, więc patostaza jest jak najbardziej na miejscu. Nie chcę się zajechać, więc weźmy na początek poziom normalny. Variola Major, niech będzie. Tak, Variola, czyli na pewno to kiedyś grałem, natomiast to było bardzo dawno temu. W sezonie drugim, mi się wydaje. Jeśli chcecie zobaczyć, to możecie sprawdzić. Możliwe, że zaliczyłem to nawet na jakimś brutalnym poziomie trudności. Natomiast ten sezon był 2 lata temu dla mnie, więc sami rozumiecie. No dobra, no to co, pauza na początek. Co ma tutaj przenoszenie? Droga kropelkowa, pięknie. Krew, materiał zakaźny, zwierzęta gospodarcze, owady. Tutaj te wyższe poziomy będą mi jakoś zwiększały śmiertelność. Nie wygląda na to. Czym jest materiał zakaźny? Bo to wygląda trochę rozbudowane. Bogate, miejskie. Rozprzestrzenianie za pośrednicą obiektu. Wziąłbym to. Dobra. Tak, właściwości mamy rozbudowane, objawy też, bardzo. Jesteśmy bardzo śmiertelną chorobą. No ale dobra, jesteśmy ospą prawdziwą. Krosto, wrzucenie skóry, zakażenie ogólnoustrojowe. Pozbędę się tego? Nie, nie pozbędę się. To będzie śmiertelny objaw. Zapalenie płuc przynajmniej dużo daje. Chciałbym się pozbyć tego zakażenia ogólnoustrojowego, bo to byłoby dobre. Co tutaj jeszcze mamy? Nadwrażliwość, ale to mi wiele nie daje. Mógłbym wziąć teropnię. A co to jest? Immunosupresja, średnio. No dobra, przejdźmy do najważniejszego. Szczepionkowa tarcza. Patogen wprowadza kluczowe zmiany genetyczne, które powodują, że szczepionka przeciw ospie jest nieskuteczna. A, ciekawa rzecz. Nie wiem, jak to będzie działać, ale zobaczymy. Czyli teoretycznie po wzięciu tego tracimy zakaźność, nic pozostałego się nam nie zwiększa i szczepionka przeciw ospie jest nieskuteczna, czyli to jest po prostu odporność na leki? Wygląda na to, że tak. Może będą po prostu eventy, które wprowadzają szczepionkę i zmniejszają bardzo naszą zakaźność. Biała ospa. Patogen cofnął się częściowo do łagodniejszego szczepu Variola Minor. Przyjęte cechy zmniejszają dotkliwość i śmiertelność. Bardzo dobrze. Ile to kosztuje? 10. Czarna ospa. Znaczący spadek ilości czynników krzepnięcia i trombocytów pozwala rozwiązać wysoce śmiertelną ospę krwotoczną. No okej, rozumiem. Czyli one po prostu odlokowują na dodatkowe rzeczy. Czyli patostaza nie była takim dobrym strzałem. Lepiej byłoby to, co pozwala mi ewoluować rzeczy. W sensie zmniejsza mi koszty. Nie, powoduje, że nie rosną mi koszty objawów. Dobrze. Okej, przyspieszmy to trochę. Zatrzymajmy. W tym momencie chciałbym pozbyć się tego, tak? No, to sporo mi da. Tutaj mamy jeszcze obrzucenie rogówki, poważnie spowalnia pracę nad lekarstwem. To się przyda, już niedługo w gruncie rzeczy. Mamy też dostęp łatwy do śpiączki. Dobra, ale najpierw chciałbym zacząć od białej ospy. Zmniejszajmy... No właśnie, nowa niepokojąca choroba wykryta. Czyli już nas wykryli. Biała ospa 2. Patogen w pełni cofnął się do łagodniejszego szczepu Variola Minor, znacząco zmniejszając dotkliwość i śmiertelność. Czy zdążę? Na razie zostaliśmy tylko zauważeni.
Cofnijmy się w pełni do Białej Ospy i zaatakujmy bardziej konwencjonalną strategią. Nie idźmy tak hurdur jolo. Pięknie się rozprzestrzeniam. Pięknie zarażam, naprawdę. To jest akurat bardzo dobre. Jeszcze parę punktów DNA. Dobra, wydostaliśmy się. Tylko straciłem teraz tą dotkliwość i to jest dla mnie trochę problem, ponieważ nie będę dostał zbyt dużo punktów DNA za czerwone bańki. Widzicie, o nie, dostałem 3. No, wcześniej dostałem 4. Wariola minor zaraża kolejne państwa. Minor, major. Dobra, to weźmy coś pod dotkliwość. Rob, nie. Czy może to? Obrzęk płuc. O, pod dotkliwość. Obrzędzenie rogówki. To się przyda. Nadwrażliwość też tani objaw. Weźmy to. To mi powinno spowolnić pracę nad lekiem? Nie. To jest zapalenie. To nie spowalnia pracę nad lekiem. Ładnie, ładnie. Kolejny samolot leci. Pięknie do USA. Dajcie mi tą bańkę. I co teraz? Druga kropelkowa. Mi się to kojarzy z zmianą odzwierzęcą, a nie z drugą kropelkową, ale okej. Okay. Materiał zakaźny. Chcę zobaczyć, co to odblokuje. Materiał zakaźny 2, powietrze i woda. No to już otwiera nam fajną drogę, ale weźmy na razie jeszcze odporności. Od tego też powinno się zaczynać. Zatrzymaliśmy śmiertelność naszej choroby. Indonezja. Rozpoczęto pracę nad lekarstwem, ale to dopiero jeden kraj. Naprawdę nie chcę, żeby, wiecie, żeby nasza choroba zaczęła być tak traktowana jako wróg publiczny numer jeden. Nie na tym etapie. To nie jest nanowirus. Tania czysta energia odkryta. Firma Greentech stwierdzi, że opracowała elektrownię zasilane całkowicie przez śmiech i radość. Zaprzecza doniesieniom o beczkach z ropą w pobliżu. To jest jakieś nawiązanie do rzeczywistych wydarzeń, czy... Ej, bo strasznie wolno dostaje punkty DNA. Tak okropnie wolno. O. Co to jest? Czarna ospa. Znaczący spadek... Aha, to już to widzieliśmy. Okej, okay, dobra, dobra, rzeczywiście. Jak to wyewoluuje, to dostanę możliwość ewoluowania śmiertelnych objawów, ale w sumie nie potrzebuję tego póki co. To wszystkie te objawy są śmiertelne. Martwica to jest też fajny objaw dla nas. W sumie dosyć kanoniczny. Zaczynają nas badać, więc weźmy odpornienie, najlepiej na drugi poziom. Chyba rozegram to jak zwykłą chorobę, a nie jak ospę czy cokolwiek takiego. Jak tak na to patrzę. Czy potrzebujemy odporności na zimno drugiego stopnia? Zaczynaliśmy na południu, chyba tak. Czasem mi się mieszają, wiecie, informacje z multika i single playera, bo na multiku na przykład bez odporności drugiego stopnia nie zarazimy północy. Może raczej problem jest po prostu taki, że na singlu teoretycznie jak zaczynamy w kraju ciepłym, to zaczynamy... Zabijamy? Czekajcie, czemu my zabijamy? Mam zerową śmiertelność i zabijam. Wow. W każdym razie na singlu mamy coś takiego, że jak zaczynamy w gorącym kraju, nasz patogen jest do tego przystosowany i ma jakieś tam bonusy. I chyba ma debuffy do na przykład zimnego klimatu, ale w sumie nie jestem co do tego 100% pewien. Boli mnie to, że nie mam tutaj ptaszków, natomiast i tak ładnie poszło rozprzestrzenianie się. Z krajów niezarażona póki co jest jeszcze tylko Grenlandia. W sensie z takich krajów, wiecie, wyspiańskich. Nie wyspiański, nie wesele, tylko kurczę wyspiarskich. Tak, można tak powiedzieć. W Celtic Kingsu była mapa wyspiarskie problemy i tam były same wyspy. Jestem ciekaw, czy ktoś z was wie, co to jest Celtic Kings. Możecie napisać w komentarzach. Dobra, weźmy śpiączkę. Tu jest dysenteria, to jest bardzo śmiertelny objaw. Czy ja nie chcę zacząć zabijać? Znaczy, no w sumie tak średnio, no. Eksperymentalny lek na wariola major zabójczy. Cofnęło im pracę nad lekiem, ale nie za bardzo. Mnie zaraz wyleczą. Muszę zacząć zabijać bardzo mocno. Weźmy martwicę. Potem weźmy jeszcze dysenterię.
Mistrzostwa w piłce nożnej odwołane. I nie wiem, jak się dostanę na Grenlandię, naprawdę. Bo tutaj nie będę mógł chyba zrobić, wiecie, ekstremalnej zoonozy. Filipiny zaczynają się zamywać, dobra. Musimy zabić przynajmniej jedną czwartą, jedną piątą bodajże świata, żeby zacząć dostać DNA. Chyba nie zdążę. Naprawdę jest normal? Strasznie szybko mnie wyleczyli. I strasznie ciężko jest mi się rozprzestrzeniać. Mogę stać mnie na... Tak, stać mnie na przetasowanie. Co mi nie przetasowało? Kurczę. Czy ja jestem w stanie teraz... Dlaczego ja nie dostawałem DNA z ciał, z zabijania ludzi? Wiecie co, nie mam słów do tej gry, natomiast była dosyć ciekawa, więc myślę, że ją zostawimy. W następnych odcinkach sobie jeszcze do tego wrócimy, myślę. Myślę, że nawet w następnym, chociaż nie wiem, czy nie zrobię na przemian z wirusem Nipa. No w każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, mimo tego, że był dosyć krótki. I jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, subskrypcji oraz zostawić jakiś tam komentarz na dole. Zagrzewający mnie do następnych odcinków i widzimy się już w następnym oficjalnym scenariuszu. Na razie.